Dzień dobry, witam Państwa. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest dawno niewidziany w naszej telewizji poseł Ireneusz Zyska, Wolni i Solidarni. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Myślę, że nie tak bardzo niedawno, bo widzieliśmy się tutaj u Państwa w studiu telewizyjnym. W zeszłym roku. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, tak sobie przypominam. Życzyłem jeszcze wesołych świąt wszystkim telewidzom, telewizidami. Panie pośle, może dawno Pana tutaj nie widziałam, ale widziałam Pana w Sejmie. Zajmuje się Pan bardzo ważnymi dla naszego kraju sprawami związanymi z węglem, z energetyką, z geotermią ostatnio. Konferencja przed Panem. Tak, to znaczy myślę, że osoby, które śledzą uważnie politykę, śledzą dokonania też posłów dolnośląskich, zwłaszcza posłów okręgu wałbrzyskiego, wiedzą, że jestem przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii. Wiele tematów podejmujemy w zakresie szczególnie nowej strategii energetycznej kraju do roku 2050. W ramach działań zespołu było mnóstwo posiedzeń. Jesteśmy najbardziej aktywnym zespołem obecnej kadencji w Sejmie. Posiedzeń, które były dedykowane transformacji energetycznej, między innymi tematom związanym z elektromobilnością, z nową organizacją przesyłu energetycznego w oparciu o produkcję energii, w oparciu o klastry energii. Robiliśmy konsultacje społeczne do ustawy o odnawialnych źródłach energii. Bardzo duża konferencja w ubiegłym roku we wrześniu w sali kolumnowej. A nawiązując do Pani pytania, już niedługo 6 marca w sali kolumnowej bardzo duża konferencja, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem pod tytułem Geotermia – impulsem rozwoju polskiej gospodarki. Już w tej chwili potwierdziło ponad 300 osób uczestnictwo w tej konferencji. Patronat honorowy objął minister środowiska, pan profesor Jan Szyszko. Będą przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chodzi tutaj też o zapewnienie finansowania projektów geotermalnych i przedstawiciele geotermii, którzy działają już na terenie naszego kraju, czyli geotermia podhalańska z Szaflar, geotermia Uniejów, geotermia Mszczonów, geotermia Mazowiecka, geotermia Pyrzyce, również geotermia Toruń i przedstawiciele innych firm czy projektów geotermalnych, także naukowcy z Politechniki Wrocławskiej, pan profesor Mieczysław Struś z Politechniki, przepraszam, z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, pan profesor Jacek Zimny i inne znamienite postaci świata nauki, które zawodowo zajmują się naukowo geotermią. Według najlepszej wiedzy dzisiaj dostępnej, Polska leży na ogromnych zasobach geotermalnych. Czas, żeby ten obszar tej energii geotermalnej w sposób powszechny udostępnić do odbioru użytkownikom, odbiorcom tej energii. Jeżeli energia geotermalna przekracza 100 stopni na wylocie, a nawet troszkę mniej, jest możliwość przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń, aby produkować z tej energii prąd. W innym przypadku możemy używać tą energię do ciepłownictwa, do ogrzewania budynków, osiedli. Wszystko jest kwestią też infrastruktury, która się znajduje na danym terenie, ale na ten temat będziemy rozmawiać właśnie na tej konferencji. Ona jest głównie adresowana do samorządów. Zaprosiliśmy wszystkie samorządy w kraju. Jest bardzo duże zainteresowanie, także mam nadzieję, że przy tej dawce wiedzy w zakresie potencjału geotermalnego w Polsce, a także możliwości finansowania, bo dzisiaj w programach finansowych, które znajdują się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest to naprawdę ogromna kwota przeznaczona na takie projekty, uda się zainteresować samorządowców, którzy będą mogli dzięki temu finansowaniu zrealizować takie zadania energetyczne. A też trzeba powiedzieć, że projekty geotermalne, takie instalacje będą w przyszłości stanowiły istotny element klastrów energii, czyli jednym z tych producentów energii, który będzie wchodził w skład organizowanych klastrów energii.
między innymi w naszym okręgu, w okręgu wałbrzyskim, w Kotlinie Kłodzkiej, w gminach uzdrowiskowych już w tej chwili są zawiązywane klastry energii. Były w ubiegłym roku, w październiku, byłem uczestnikiem podpisania takiego listu intencyjnego przez 4 gminy, Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój, Kudowa Zdrój, Szczytna. Wiem, że jeszcze w tej chwili inne gminy chcą przyłączyć do tej inicjatywy, aby stworzyć klaster energii, który będzie miał szansę starać się o również pilotaż z Ministerstwa Energii, pilotaż w zakresie finansowania takiego, czy pomocy w finansowaniu takiego przedsięwzięcia. Wszystko ma na celu także ochronę klimatu, ochronę powietrza, po to, żeby te gminy uzdrowiskowe, ale nie tylko, bo projekty geotermalne, projekty związane z klastrami energii są adresowane do całego obszaru Polski, ale szczególnie dedykowane tym gminom, które mają duże zanieczyszczenie powietrza. W naszym okręgu najbardziej zanieczyszczoną gminą jest Nowa Ruda, najwyżej notowana spośród gmin okręgu wałbrzyskiego. To są kwestie środowiskowe i ukształtowania terenu. Tam jest taka specyficzna niecka, że to powietrze jest takie, a nie inne. A także właśnie gminy uzdrowiskowe, które powinny być nie tylko z nazwy uzdrowiskowe, ale rzeczywiście ktoś, kto przyjeżdża jako kuracjusz, powinien korzystać i z czystego powietrza, z dobrej jakości żywności i ze znakomitych zabiegów uzdrowiskowych, które te gminy oferują. Wałbrzych będzie miał obwodnicę. Słyszał Pan o tym? Oczywiście. Nie tylko słyszałem, ale miałem tą przyjemność przyczynić się do uzyskania finansowania przez obwodnicę, dla obwodnicy Wałbrzycha. To ogromna kwota, prawie 300 milionów złotych, niecałe 297 milionów złotych na obwodnicę zachodnią Wałbrzycha. Jeszcze w ubiegłym roku pan prezydent Roman Szełemej poprosił mnie o wsparcie tego projektu. Nie ma w tym oczywiście nic złego, bo projekt został przygotowany przez gminę Wałbrzych i to gmina Wałbrzych jest autorem wniosku złożonego do Ministerstwa Rozwoju w zakresie finansowania budowy obwodnicy, zachodniej obwodnicy Wałbrzycha. I odbyłem kilka spotkań również, już mogę dzisiaj powiedzieć, na najwyższym szczeblu. Rozmawiałem z panem wicepremierem Mateuszem Morawieckim. Udało się te pieniądze, jest informacja oficjalna ogłoszona przez Ministerstwo Rozwoju, że te pieniądze na obwodnicę Wałbrzycha zostały przyznane. Mam nadzieję. A umowa jest podpisana? Prawdopodobnie w najbliższym czasie, takie są zapowiedzi, ma być umowa podpisana. A może nie być? Nie wiem, mam nadzieję, że będzie podpisana. Skąd wątpliwość? Na giełdzie, że tak powiem, informacji, gorących informacji, dowiedziałem się, że wniosek jest jeszcze ponownie weryfikowany, jest sprawdzany, aczkolwiek oficjalna informacja na stronie Ministerstwa Rozwoju i też podana do publicznej wiadomości była taka, że pieniądze zostały przyznane na budowę obwodnicy Wałbrzycha. Bardzo wierzę w to, że te pieniądze trafią do Wałbrzycha i że obwodnica zachodnia zostanie wybudowana, bo ona będzie służyć przez dziesiątki, jeśli nie setki lat dla tego miasta, dla rozwoju nie tylko Wałbrzycha, ale dla całej aglomeracji wałbrzyskiej, biorąc pod uwagę, że podstawowe drogi, którymi dzisiaj podróżujemy, to drogi, które mają kilkaset lat swojej historii. Oczywiście one kiedyś były drogami bitymi, potem zmieniały swoją nawierzchnię, zmieniały czasami swój przebieg, ale generalnie te trakty komunikacyjne, które zostały wyznaczone kilkaset lat temu, one do dzisiaj funkcjonują. Ta droga budowana jako obwodnica zachodnia Wałbrzycha, to jest nowy ślad. Jeżeli zostanie dzisiaj wyznaczony, zbudowany na tym śladzie, zostanie zbudowana droga, mam nadzieję, że będzie przez następne pokolenia służyć dobrze rozwojowi Wałbrzycha i całej aglomeracji. To będzie nowy ślad drogi krajowej 35, czyli do granicy na południe przez Mieroszów do Lubawki, więc wierzę w to, że ta droga będzie bardzo dobrze wpływać na rozwój nie tylko Wałbrzycha, gospodarczy, rozwój wszystkich wymiany nie tylko towarów, usług, ale także przejazdy, jeżeli chodzi o rozwój przemysłu turystycznego. Jest to droga bardzo potrzebna. Odciąży centrum Wałbrzycha. Dzisiaj wiemy, jak w szczycie porannym czy w szczycie popołudniowym
ciężko się przebić z jednej części Wałbrzycha do drugiej części. Jestem głęboko przekonany, że ta droga jest potrzebna i te pieniądze są również potrzebne na budowę tej drogi. Panie pośle, biegł Pan wczoraj tropem wilczym? Tak, tak jak co roku. Razem z moim, jestem współzałożycielem Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice w Świebodzicach i co roku od 3 lat organizujemy lokalnie edycję biegu tropem wilczym. Jak wiemy, jest to ogólnopolska impreza organizowana w skali całego kraju przez Fundację Wolność i Demokracja, a lokalnie poszczególne stowarzyszenia, gdzieniegdzie urzędy gmin, organizacje społeczne. Ten bieg jest organizowany, można powiedzieć, w całym kraju, bo ponad 240 miast w tym roku brało udział w tej imprezie sportowej o takim wymiarze patriotycznym. Jak wiadomo, ku czci i pamięci żołnierzy wyklętych, tych bohaterów, którzy po II wojnie światowej sprzeciwiali się sowietyzacji Polski, którzy walczyli o niezawisłość Polski. Wtedy były to trudne czasy, dzisiaj mamy możliwość pamiętać, mamy możliwość na tej tradycji niepodległościowej budować też nową tradycję, żeby zaszczepiać wśród młodych ludzi bardzo dużo takie ideały patriotyczne, niepodległościowe. Bardzo dużo młodych ludzi wzięło udział. Nasza edycja świebodzicka jest dość specyficzna, wyróżnia się spośród innych biegów okolicznych miast tym, że organizujemy bieg nie tylko na 1963 metry, to jest data śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, ale także biegi na 5 km i na 10 km, na Pełucznicy, w Książańskim Parku Krajobrazowym, na takich leśnych ścieżkach Książańskiego Parku Krajobrazowego, bardzo malownicze trasy są zawsze ulubione dla tych profesjonalnych biegaczy i w tym roku zaprosiliśmy także firmę, która dokonywała pomiaru czasu, firma z Warszawy. Pan wczoraj już o tym opowiadał, bo ja miałam okazję spotkać Pana wczoraj na tych leśnych trasach. Muszę też bardzo podziękować Pani redaktor i telewizji Dami za relacje z biegu. No jednak telewizja ma to do siebie. Jeżeli nikt o nas nie powie, to mało ludzi wie. Nasz bieg naprawdę jest pod tym względem wyjątkowy. Nawet biegacze z Rybnika przyjeżdżają, z Górnego Śląska, z Wrocławia, z terenu całego Dolnego Śląska, również z Wałbrzycha, ze Świdnicy, chociaż w tych miastach też się te biegi odbywają, ale, tak, i Żurek dobry też. Ale u nas właśnie jest ten profesjonalny pomiar czasu, są biegi wyczynowe oprócz biegu honorowego. Żurek tak. Był znakomity. Dobrze, bo na, pośle, oczywiście, bo na tak. My naturalnym zakwasie. Też, pokażemy dzisiaj relacje. Natomiast ja mam takie pytanie do Pana. Prezydent Wałęsa powiedział o Kornelu Morawieckim, że jest zdrajcą. No to jakieś nieporozumienie. Kornel, może nie słyszałem, że powiedział, że jest zdrajcą, ale że współpracował z generałem Kiszczakiem. Jest to dla mnie nowa wiadomość, całkowicie moim zdaniem zmyślona, a mianowicie na tej zasadzie, jak ostatnio mieliśmy debatę w Sejmie przy okazji wniosku o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. I tam pan poseł Schetyna w imieniu klubu Platforma Obywatelska argumentował, dlaczego pana marszałka Kuchcińskiego należy odwołać, a marszałek senior Kornel Morawiecki spuentował, bo jako ostatni miał wypowiedź spośród klubów i kół, spuentował adresując słowa do właśnie Grzegorza Schetyny, bo bardzo dobrze z Grzegorzem Schetyną się znają jeszcze z lat 80., że to jest taka wypowiedź typu biegnie złodziej i krzyczy łapaj złodzieja. Czyli najpierw posłowie Platformy Obywatelskiej okupowali mównicę sejmową, okupowali fotel marszałka Sejmu, doprowadzając do paraliżu Sejmu de facto, a marszałek, chcąc kontynuować obrady, przeniósł je, zwołał posiedzenie Sejmu w sali kolumnowej. Myślę, że to była bardzo dobra decyzja, zresztą sam uczestniczyłem w tym posiedzeniu w sali kolumnowej, głosowałem i za budżetem, i za ustawą dezubekizacyjną. Właśnie miałem okazję ostatnio mówić u Państwa w studiu o tym. A w tej chwili zarzuca się marszałkowi Sejmu, że
chciał przełamać destrukcję, którą posłowie Platformy, między innymi Platformy, chcieli wówczas zastosować, de facto doprowadzając do zerwania Sejmu. A w dłuższym horyzoncie czasu... Czy to było działanie celowe? A w dłuższym horyzoncie czasu było to moim zdaniem obliczone na to, żeby doprowadzić do ponownych wyborów, dlatego że jeżeli budżet nie byłby uchwalony... Czyli wszystko było tak ustawione? Jeżeli tak? budżet nie byłby uchwalony do końca stycznia 2017 roku, byłaby to przesłanka do rozwiązania Sejmu. Ale wracając do Pani pytania o wypowiedź pana Lecha Wałęsy, to trochę na podobnej zasadzie. Najlepszą obroną jest atak, czyli marszałek senior Kornel Morawiecki jest osobą, której rzeczywiście nie sposób niczego zarzucić. Znakomity życiorys opozycyjny z lat 80., najdłużej ukrywający się opozycjonista do roku 87. Od czasu wprowadzenia stanu wojennego ukrywał się, wreszcie został aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa i deportowany za granicę Polski z biletem w jedną stronę, bez możliwości powrotu. Wrócił po kilku miesiącach przez zieloną granicę do Polski i dalej kontynuował swoją działalność. Niemniej jednak no, trudno cokolwiek, jakiekolwiek związki Kornelowi Morawieckiemu zarzucić, związki z aparatem bezpieczeństwa czy panem ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych, towarzyszem Kiszczakiem. To jest kompletny absurd, no ale na tej, podobnie na zasadzie jak w Sejmie debata, wychodzi złodziej i krzyczy łapaj złodzieja. To mówię oczywiście jako w cudzysłowie, szanowni państwo, ale pan Lech Wałęsa mógłby zachować odrobinę godności i przyznać się do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa w latach 70., bo dokumenty nie kłamią. Instytut Pamięci Narodowej, dokumenty, które zostały zabezpieczone u pani generałowej Kiszczakowej, które zresztą sama zgłosiła, zostały oryginalne dokumenty przekazane do Instytutu Zena w Krakowie, gdzie specjaliści w zakresie grafologii przez kilka miesięcy badali te dokumenty, porównywali je z próbkami pisma pana Lecha Wałęsy. Nie ma najmniejszych podstaw, nie ma cienia wątpliwości, że te dokumenty w całości, niektóre odręczne dokumenty, nie tylko podpis, ale całe dokumenty napisane odręcznie pismem, są autorstwa pana Lecha Wałęsy. W związku z tym, no cóż, Lech Wałęsa dalej brnie w te zaprzeczenia, że nigdy nie współpracował, chociaż dokumenty nie kłamią, tak jak wiadomo. A pan marszałek Kornel Morawiecki, jako, można powiedzieć, autorytet moralny, zwrócił uwagę, ośmielił się. Moim zdaniem był to jego obowiązek, dobrze, że to zrobił, bo gdyby inni to podnosili, może ich pozycja byłaby mniejsza, ale marszałek Morawiecki, który jako legenda opozycji, któremu trudno zarzucić właśnie współpracę, bo takiej nie było ze Służbą Bezpieczeństwa, ma pełne prawo powiedzieć do Lecha Wałęsy, żeby powiedział prawdę. Nie kto inny jak właśnie Kornel Morawiecki. A pan Wałęsa zachowuje się, no, nie elegancko, to za mało powiedziane, po prostu fatalnie. To już klasy nie ma w tym żadnej, a w tej chwili to jest upadek, całkowity upadek resztek jego autorytetu, jeżeli ośmiela się insynuować, że Kornel Morawiecki mógł współpracować z panem generałem Kiszczakiem. A Wolność i Solidarność wystawi swoich przedstawicieli w wyborach samorządowych w 2018 roku do Rady na przykład miasta? Pani redaktor, polityka to jest obszar nie tylko tej polityki ogólnokrajowej, ale także samorząd, więc szczebel samorządu wojewódzkiego, samorządu powiatowego, samorządu gminnego. Jak wiemy, razem z panem posłem Kornelem Morawieckim od maja ubiegłego roku założyliśmy, dokładnie 18 maja 2016 roku założyliśmy, powołaliśmy do życia Koło Poselskie Wolni i Solidarni, a w grudniu bieżącego roku, bo tuż później był złożony wniosek do sądu o rejestrację partii, w grudniu 2016 roku sąd zarejestrował partię polityczną Wolni i Solidarni. W tej chwili jesteśmy na etapie tworzenia struktur, zapraszamy wszystkich chętnych ludzi o poglądach patriotycznych, konserwatywnych, ale za chwileczkę jeszcze powiem troszkę na temat samej partii, do włączenia się w budowanie struktur. Myślę, że w Wałbrzychu odbędzie się niedługo takie spotkanie, które poświęcone, myślę, że bardziej po świętach, bo trzeba się skupić, w tej chwili jeszcze jest bieżąca praca polityczna w Sejmie, też każdy z nas jest tym bardzo w to zaangażowany, a chcemy dobrze przygotować takie spotkanie. Myślę, że to już będzie po świętach wielkanocnych. Przyjedzie pan
marszałek. Jestem o tym głęboko przekonany. Pan marszałek jest obecny, dużo podróżuje po kraju, ale myślę, że tutaj również w naszym okręgu na Dolnym Śląsku, w okręgu wałbrzyskim będzie brał udział w spotkaniu dedykowanym budowaniu nowej formacji. Nie wiem, czy uda nam się zbudować tak silną reprezentację polityczną, bo jak wiemy... To do której listy się chcecie dopisać? Jak wiemy, nie chcemy się nigdzie na razie dopisywać. Jak wiemy, ludzi aktywnych jest niewielu. Ale jakbyście mogli się dopisać, to do której? Chcielibyśmy adresować nasze przesłanie przede wszystkim do ludzi kompetentnych, ambitnych, merytorycznych, przygotowanych do tego, żeby pełnić odpowiedzialne funkcje w państwie, również na szczeblu samorządowym, ale też odpowiednio ukształtowanych, jeżeli chodzi o formację ideową. Wiemy również dobrze, bo to jest doświadczenie kilkunastu ostatnich lat, że szyldy polityczne partii politycznych na najniższym szczeblu samorządu nie sprzedają się. Dlatego być może dobrym rozwiązaniem byłoby zorganizować komitet wyborczy oparty o po prostu komitet wyborczy wyborców, oparty o różne środowiska patriotyczne, środowiska. No tak, pośle, tylko że prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi o tym, że te komitety to one nie zdały. Nie są najlepszym pomysłem, jeżeli chodzi wręcz, o wybory. Wręcz przeciwnie. W małych miejscowościach, na przykład Świebodzice, no, ale co z odpowiedzialnością na przykład Świebodzice, w których mieszkam, nie zaistniała żadna partia polityczna. Mianowicie ani Platforma Obywatelska, ani Prawo i Sprawiedliwość nie ma swojej reprezentacji w Radzie Miejskiej. Natomiast lokalne stowarzyszenia, organizacje, komitety wyborcze wyborców, właśnie tak. No, to ale są... z drugiej strony można zgodzić się z panem prezesem Kaczyńskim, że komitet zawiązuje się na okoliczność wyborów, potem się może rozwiązać i potem nie wiadomo kogo szukać i gdzie. Tak, natomiast ja bym nie chciał upartyjniać Polski takiej gminnej. Tutaj jest miejsce... Ale mówił pan miejsce, o odpowiedzialności politycznej właśnie. Taką jest odpowiedzialność miejsce, tylko partia może na siebie wziąć, bo ona jest funkcjonującą partią w czasie. W Polsce gminnej, w tych lokalnych środowiskach są ludzie, którzy po prostu chcą działać i zauważam, że samorząd odcina się od polityki. Samorząd to jest to, żeby zadbane były drogi, przedszkola, szkoły, żeby dobrze funkcjonowały placówki kulturalne, no, żeby ta sfera komunalna, żeby była odpowiednio zadbana i żebyśmy mieli dobrych menadżerów w gminie, którzy będą dbać po prostu o nasze miejsce, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy, żeby nam organizowali ciekawe życie kulturalne i tak dalej. Wszystko to, czym się powinna zajmować Ale gmina. Ale często mamy też do czynienia z samorządowcami, którzy na przykład startowali w wyborach i wygrywali je jako osoby niezależne, a potem zapisywali się do partii politycznych. Ja nie chcę tutaj mówić o nazwiskach, panie pośle, ale sama tutaj niejednokrotnie rozmawiając z tego typu ludźmi, słyszałam o tym, że właśnie się zapisali dlatego, żeby lepiej im się rządziło miastem. Taka jest logika zdarzeń, w zależności od tego, jaka jest też scena polityczna w kraju, bo jeżeli są powiązania osobowe, powiązania organizacyjne, nazwijmy to ze szczytami władzy, to też w pewnym sensie łatwiej jest sięgać chociażby po środki zewnętrzne, które możemy w jakiś sposób, w cudzysłowie, załatwić, w dobrym tego słowa znaczeniu, ale tak, jednak, no to jest jasne, ale jednak załatwić dla gminy. No samorządowiec, żeby się tutaj ze swoich wyborczych obietnic wywiązać, no musi te pieniądze, mówiąc kolokwialnie, załatwiać. Jest kilkunastu, można powiedzieć, mężów stanu w obszarze samorządu w Polsce, w tych dużych miastach, którzy nigdy nie mieli żadnego szyldu partyjnego, a mimo wszystko przez wiele kadencji tymi prezydentami dużych miast byli bardzo z wielkim sukcesem i to partie polityczne zabiegały o to, żeby z nimi współpracować. To jest kwestia charyzmy, autorytetu, umiejętności, też kompetencji nie tylko merytorycznych, ale także kompetencji osobowościowych, żeby swoją pracą zjednywać sobie ludzi niejednokrotnie o innych poglądach, ale w samorządzie nie ma to dużego znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby potrafić z ludźmi się dogadywać i zaprząc ich, zmotywować do pracy na rzecz lokalnej społeczności w ramach samorządu. To jest możliwe, tacy ludzie są i myślę, że w komitetach wyborczych do samorządu na tym najniższym szczeblu to będzie miało ogromne znaczenie. Niekoniecznie szyld partyjny powinien być tutaj na pierwszym miejscu, ale właśnie ludzie w samorządzie. No ale Wolni i Solidarni to już dzisiaj partia.
partia, ale jak pani dobrze wie, jak państwo wiedzą, kandydowałem z ruchu Kukiz 15, to jest ruch obywatelski. Te idee są mi nadal bardzo bliskie i jestem przekonany, że obywatele powinni być bardziej się angażować, bardziej aktywizować w tym życiu społecznym, jeśli nawet nie politycznym, no bo samorząd jest pewnego rodzaju polityką, lokalną polityką, ale ma to duże znaczenie, więc nie chciałbym, żeby partie polityczne wszystko w Polsce zawłaszczały, na zasadzie, że jak nie jestem członkiem partii, to nie ma dla mnie miejsca. To nie tędy droga. Ci, którzy są aktywni, ambitni, młodzi, jeszcze może nawet nie identyfikują się z żadną partią polityczną, powinni zdobywać miejsce w życiu społecznym, w życiu politycznym poprzez wartość samego siebie, a nie dlatego, że pozwolił na to prezes takiej czynnej partii. Tym, myślę, też w pewnym sensie się wyróżniamy jako partia polityczna Wolni i Solidarni. Przesłanie... A macie struktury już tutaj? Jest grupa osób, która od takiegoś czasu się spotyka. Myślę, że tak jak wcześniej powiedziałem, niedługo przygotujemy duże, dobrze zorganizowane spotkanie, gdzie zaprosimy i panią redaktor, i poprzez telewizję Dami, także mieszkańców Wałbrzycha i okolic, całej aglomeracji wałbrzyskiej, po to, żeby się można było zapoznać z ideą Wolnych i Solidarnych. Wolni to także wolność w obszarze gospodarczym, ale nie taka wolność liberalna do końca, tylko zawłaszczamy to, co zarobiliśmy, zresztą wysiłkiem własnych, umiejętnością własnego umysłu, rąk i własnych zdolności, ale solidarność, żeby się dzielić z innymi obywatelami, nie na zasadzie rozdawnictwa, ale tak system państwa powinien być skonstruowany, żeby inni, może mniej uzdolnieni, może ci, którzy nie mieli szansy w życiu, również korzystali z dorobku państwa polskiego, bo państwo polskie będzie wzmacniać swoją pozycję. Już dzisiaj widzimy na przykład zaproszenie dla wicepremiera Mateusza Morawieckiego na szczyt G20. To jest ogromny sukces. Jeżeli zostanie dobrze, nazwijmy to, wykorzystana ta szansa, Polska ma wielką możliwość wejścia na nie tylko scenę europejską, ale ogólnoświatową jako gracz w pozytywnym tego słowa znaczeniu gospodarczy, gracz polityczny, z którym się będą liczyć na świecie. Już dzisiaj w wielu obszarach ma to miejsce. Niestety totalna opozycja kwiczy i płacze i robi wszystko. No, proszę pani, to co się dzieje, to nie jest przypadek, że na przykład pan Timmermans wychodzi i poucza ministra spraw zagranicznych Waszczykowskiego o Trybunale Konstytucyjnym, podczas gdy w Holandii nie ma Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest przypadek, bo pan Timmermans nie zawracałby sobie głowy Polską, gdyby nie miał inspiracji ze strony totalnej opozycji w Polsce. To jest jeden z akcentów, bo tych inspiracji jest z wielu środowisk. Ja akurat jako prawnik, jako radca prawny mam wielki szacunek dla sądu, dla sądownictwa. W mojej praktyce zawodowej poznałem wielu wspaniałych sędziów, merytorycznie znakomicie przygotowanych i orzekających naprawdę znakomicie, także chylę czoła przed wieloma sędziami, ale jednak trzeba powiedzieć, że dzisiaj wymiar sprawiedliwości wymaga reformy, wymaga zmian. Panie pośle, my moglibyśmy tak jeszcze bardzo długo rozmawiać, ale czas już się nam naprawdę kończy. Pani redaktor, za rzadko jestem gościem u państwa w stacji. To ja obiecuję panu, że ja naprawdę pana zaproszę. Myślę, że jeszcze przed tymi świętami, żebyśmy opowiedzieli o poświątecznym spotkaniu i wizycie pana Kornela Morawieckiego w naszym mieście. Obiecuję, naprawdę. Ja bardzo się cieszę i czekam na zaproszenie. Zawsze chętnie będzie z panem bardzo rozmawiam. Miło się dziękuję bardzo panu z panią za przybycie. Redaktor i z państwem spotkać. Bardzo dziękuję panu za przybycie, za dzisiejszą rozmowę. Wszystkim państwu dziękuję za uwagę. Rozmawiałam z posłem Ireneuszem Zyską, który jest posłem, który startował co prawda do Sejmu z ruchu Kukiz 15, ale dzisiaj to jest partia Wolni i Solidarni. A ilu was jest w tym klubie? Trzech? Na razie dalej jesteśmy we trójkę, ale już mogę zapowiedzieć, tak? Że może to niebawem ulec zmianie. Dobrze, no to proszę mi jeszcze szybko powiedzieć, kto tam do was nie się dołączy. Nie mogę na razie niczego zdradzić, ale muszę też powiedzieć koniecznie pani redaktor, że z Pawłem Kukizem mam znakomite koleżeńskie relacje. Współpracujemy w Sejmie w wielu, wielu ważnych sprawach, zresztą z Prawem i Sprawiedliwością również, bo
mamy postawę propaństwową i staramy się wspierać dobre zmiany. Tak, właśnie nie bez kozery pytam o to, do której listy się chcecie dopisać. Dziękuję jeszcze raz Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.